Siema. Jedną z rzeczy, z którą najczęściej macie problemy, są oczywiście debiuty. Wielu z was chciałoby iść na skróty i nauczyć się jakiegoś debiutu, po którym będzie wygrywać wszystkie partie i tak dalej, i tak dalej. No, niestety, ale szachy tak nie działają. Gdyby szachy tak działały, to po prostu byłyby zbyt proste. W tym filmiku chciałem wam pokazać jeden debiut, który myślę, że niejednokrotnie pozwoli wam wygrać partię bardzo szybko. Widzicie po tytule, że można dać mata w zasadzie w 10 ruchu, także jest to bardzo spoko. No i tyle. Wariant nazywa się atakiem smażonej wątróbki. Być może wielu z was już o nim słyszało. W tym filmie chciałem wam przedstawić, jak on wygląda, co powinniście robić, na czym powinniście się skupiać i tak dalej, i tak dalej. Nie traktujcie tego jako taki pełnoprawny kurs, ponieważ filmik pewnie będzie trwać kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Natomiast to jest taka rzecz, która pozwoli wam zrozumieć przynajmniej po części to, co powinno się robić w tego typu sytuacjach. Od razu też zaznaczam, że to nie jest tak, że wiecie, sprzedałem wam protip, dzięki któremu wygracie wszystkie partie. Wariant ten, pomimo tego, że jest dobry i grywalny, jeżeli przeciwnik nie będzie wiedział, co robić, a większość osób będzie wiedziała, co robić na poziomie od 1500 w górę na czeskomie, no to nie wygracie partii szybko. Natomiast jeszcze żebyście wiedzieli, film będzie mieć taki przebieg, że na początku jest wstęp, potem pokażę wam główną linię, jeżeli chodzi o białe, potem pokażę wam najlepszą obronę, jeżeli chodzi o czarne, a następnie pokażę wam różne dziwne rzeczy, typu jakieś ruchy B5 albo kontratak Traxlera, który jest bardzo ciekawy i też musicie wiedzieć, co robić. Wydaje mi się, że po tym filmie większość z was, niezależnie od tego, czy ma ranking 800, czy ma ranking 1400, będzie w stanie czegoś się nauczyć i parę razy oponenta zaorać. Jeżeli macie ranking 2000 albo więcej, raczej nie polecam, chociaż z ciekawości możecie sobie obejrzeć. Dobra, lecimy. Jeżeli chodzi o smażoną wątróbkę, w pierwszym ruchu trzeba zagrać E4, co jest spoko, bo większość z was grywa E4. Większość osób odpowiada ruchem E5. Smażonej wątróbki nie zagracie na Sycyla, nie zagracie na Karokana i tak dalej. Skoczek F3, znowu jak najbardziej logiczny ruch, atakujemy pionka, więc przeciwnik tego pionka obroni. Jeżeli przeciwnik zagra skoczek F6 w drugim ruchu, albo zagra D6 w drugim ruchu, sorry, smażona wątróbka nie wejdzie, bo tutaj musi to nastąpić. Goniec C4, i ostatni ruch, który musi nastąpić, aby wam ten wariant wszedł, to jest skoczek F6. I wtedy gramy skoczkiem na G5, atakujemy punkt F7. Jeżeli ktoś wam zagra tutaj goniec C5, nie grajcie skoczek G5, bo po prostu stracicie figurę. Takie rzeczy też niestety widziałem. I wtedy partie nie trafiają do filmu pod tytułem "Jak wygrać w 10 ruchów tylko do szachowego podziemia". Nie grajcie też w ten sposób, że na przykład tutaj zrobicie roszadę, ktoś wam zagra tu i pomyślicie sobie: a, chodzi smażona wątróbka, ponieważ teraz przeciwnik zrobi sobie roszadę i to by nic nie dało. Takie wymiany nigdy nie są dobre. Także wracając już, skoczek F6 i tutaj zaczyna się wariant, o którym będziemy mówić. Jest to ruch skoczek G5. Żebyście mieli świadomość, to nie jest idealny ruch. Skoczek G5 łamie pewne zasady, jeżeli chodzi o szachy, ponieważ drugi raz ruszamy się tą samą figurą. Nie jest to dobre, mamy tylko dwie figury w grze, powinniśmy się raczej zastanowić nad tym, żeby wyprowadzać resztę figur, natomiast w tym konkretnym przypadku sprawiamy przeciwnikowi problemy z punktem F7. Przeciwnik, jeżeli na to nie zareaguje z jakiegoś powodu, wiecie, na tym filmie, wiem, że te filmy oglądają osoby mające ranking 500, możecie się spotkać z tym, że ktoś wam to przegoni, no to bijecie tutaj, zdobywacie wieże, wygrywacie partię. Więc żeby przeciwnik to z tym sobie w jakiś sposób poradził, no to musi zagrać ruch D5. Jeżeli zagra hetman E7, znowu bijemy, nie ma to żadnego sensu ze strony oponenta. Tutaj jest coś takiego, że możemy zbić nawet skoczkiem, możemy zbić gońcem, to jest jakby bez znaczenia, więc powiedzmy przeciwnik zagra D5, robimy łubu-dubu i cała magia tego wariantu zaczyna się w tym momencie, ponieważ większość osób grająca czarnymi, która traktuje szachy rekreacyjnie i nigdy się ich nie uczyła i nie trafiła na kanał Tomka Jaskółki, w tym momencie od strony czarnych pomyśli sobie: no, muszę odbić, nie? Bardzo często ludzie myślą sobie w ten sposób: ja zbiję, przeciwnik zbije, ja zbiję, wyprowadziłem sobie hetmana i jest spoko, więc to jest równa wymiana i ludzie tutaj biją. Problem w tym
że w tym momencie czarne praktycznie przegrywają partię. I to jest właśnie bardzo piękne, ponieważ nie bijemy tutaj, nie próbujemy grać na szewczyka, tylko bijemy na f7. I to jest właśnie atak smażonej wątróbki. Nie pytajcie, dlaczego tak się nazywa. Nie wiem, ja jestem prosty chłopiec. Jeżeli nastąpi król f7, bo inaczej stracimy wieżę, gramy hetman f3. Zauważcie, że tu jest związanie. Tu jest związanie nawet. Ten skoczek nie może się wrócić. Jeżeli przeciwnik ma tutaj kilka ruchów do wyboru. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeżeli wybierze jakikolwiek inny ruch niż król e6, to traci tę figurę i jesteście co najmniej pionka do przodu. Jeżeli gracie z jakimś pijanym wujkiem na imprezie i pijany wujek stwierdzi, że przynajmniej schowa sobie króla, no to tutaj w tym momencie właśnie możemy dać mata. I być może część z was widzi, że można dać takiego, ale to jest błąd, ponieważ przeciwnik ci zbije tu i dajecie mata hetmanem, natomiast punkty stylu wymagają, żeby najpierw zbić hetmanem, ponieważ wtedy kończy się to matem gońcem. Jest to dużo ładniejsze, dajemy mata słabszą figurą, jest git. Oczywiście tutaj trochę żartuję, natomiast król g8 przegrywa partię, możecie dać mata w 10 ruchu, możecie sobie sprawdzić na jakichś tam stronach, ale bardzo dużo osób w to wpadło, no bo wiecie, to się wydaje taki logiczny ruch, no okej, nie mogę wrócić skoczkiem, no to przynajmniej schowam króla, na pewnym poziomie to po prostu działa. Jeżeli przeciwnik podejdzie tu lub tu lub tu lub tu się zasłoni, po prostu bijecie tutaj zarówno hetmanem, jak i gońcem, jest git i jest spoko, macie pionka więcej, przeciwny król jest w centrum i jest lipa. Dla przeciwnika. Takim wariantem, który jest powiedzmy kluczowy i według komputera jest najlepszy dla białego, znaczy dla czarnego i białe mają jedynie +2, jest wariant z królem na e6. I ogólnie chodzi tutaj o to, że czarne utrzymują figurę więcej. Jak widzicie, król tutaj broni dzielnie skoczka na d5, tylko problem jest taki, że ten król jest narażony na ataki. I to, o czym musicie tutaj pamiętać, to żeby się nie podpalać. Wiele osób widziałem, że nauczyło się do tego momentu i tutaj nagle próbowało dawać jakieś losowe szachy hetmanem i tak dalej. Nie ma to żadnego sensu. To, co musicie robić, to zlokalizować, gdzie przeciwnik najbardziej ma najsłabszy punkt. Najsłabszym punktem jest pole d5, więc musimy dołożyć cegiełkę presji. I teraz jak przeciwnik nie zareaguje, zagra jakiś losowy ruch, no to oczywiście tutaj traci, przegrywa, więc musi tego skoczka bronić. Tylko, że nie jest łatwo tego skoczka obronić. Czarne mają dosłownie jeden czy dwa ruchy, żeby to zrobić. Mogą zagrać skoczek b4. I to jest taki ruch, który jest powiedzmy główną teorią, jeżeli chodzi o atak smażonej wątróbki. I to, co tutaj chciałbym wam polecić, bo macie bardzo dużo różnych ruchów. Począwszy od hetman e4, goniec b3 i tak dalej, bo zauważcie... Oj, tak nie grajcie. Tak nie grajcie. Grożą nam też jakieś potencjalne widełki. Natomiast ja uważam, że nie ma sensu bronić się przed tymi widełkami. Lepiej zrobić roszadę. Ponieważ teraz, jeżeli przeciwnik ci wam tutaj zbije, no to przegrywa partię po biciu tutaj. Bijemy raczej gońcem, nie chcemy wymieniać hetmanów, ponieważ przeciwnik ma króla w centrum. Także tutaj roszada jest bardzo silna, przeciwnik musi zagrać c6, żeby bronić tutaj te figury. I teraz ostatni ważny ruch, o którym warto pamiętać, a mianowicie zauważcie, król jest na e7, król jest na e6 nawet. Król jest praktycznie w centrum szachownicy, atakujemy go wieloma figurami, hetmanem, więc chcemy pozbyć się tego pionka, więc gramy ruch d4. No i tutaj naprawdę wydaje mi się, że zawodnik mojego pokroju, czyli zawodnik rankingu 2200 marnego, nie byłby w stanie tej pozycji się obronić, ponieważ tutaj naprawdę trzeba robić niesamowite wygibasy i fikołki czarnymi, żeby w ogóle nie przegrać. Na przykład taki naturalny ruch jak bicie, przegrywa tutaj partię, powierza e1, goniec f4 z jakiegoś powodu też jest bardzo silny, skoczek f4 jest silny, ale nawet taki najprostszy ruch tutaj, to się po prostu kończy matem, ponieważ przeciwnik nawet się nie może zasłonić, ponieważ po goniec f4 tutaj jest bardzo ładny mat w trzech ruchach i tutaj znowu robimy dokładnie to samo co wcześniej, a mianowicie matujemy gońcem i jest git. Oczywiście nie chcę, żebyście się wy tego wszystkiego uczyli. Pokazuję wam taką przykładową linię, która mogłaby się zdarzyć, natomiast wszystko, co musicie pamiętać, to jest ten ruch do d4. I tutaj zauważcie, że to wszystko jest forsowne, to nie jest tak, że ja wam pokazuję jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, tylko te wszystkie ruchy są wymuszone, bo zauważcie, jeżeli po tym biciu, po skoczek f7, przeciwnik nie zbije, no to traci tutaj albo tutaj, więc bić musi.
po Hetman F3, jeżeli odejdzie gdzie indziej, no to traci tę figurę, czasami jeszcze dostaje mata, więc podejdzie tutaj. Tutaj znowu przeciwnik musi bronić tego pionka, jak na przykład zagra tutaj, żeby atakować Hetmana, no to nawet można tak zbić. Król musi sobie gdzieś odejść, wrócimy gońcem, żeby nie podstawić widełek i nadal mamy pionka więcej, jest git. Więc prawdopodobnie zagra chłop tutaj. Jeżeli przeciwnik zagrałby tu, co też wydaje mi się, że jest ważne, no to nadal wywieramy, znaczy robimy, możemy zagrać dokładnie tak samo. Zrobić roszadę, przeciwnik to obroni, gramy d4, rozwalamy tę sytuację wokół przeciwnego króla. Więc najczęściej ludzie grają tutaj skoczek b4, roszada c6, bo w innym przypadku, jeżeli zagrają, nie wiem, goniec e7, no to tutaj powierza E1 jest po prostu zbyt dużo ataku na przeciwnika. Można też zagrać D4. Mamy kupę możliwości, które po prostu wygrywają nam partię, także ja nie chcę głęboko w nie wchodzić. Także to jest taki główny wariant. Na pewno musicie pamiętać o biciu na F7, na pewno musicie pamiętać o tym, że po król G8 bijecie hetmanem, żeby dać mata gońcem. Po jakichś takich rzeczach jak król G6, król E7 lub król E8 bijecie po prostu tutaj. Ja wam radzę bić gońcem, z tego względu, że czasami dostaniecie coś takiego, że przeciwnik stwierdzi: o, widełki, i dostanie mata. Poza tym przeciwnik ma króla w centrum, więc nie powinniście raczej chcieć wymieniać hetmanów. To jest taka podstawa, jeżeli chodzi o smażoną wątróbkę, ten wariant główny, który się wam będzie, myślę, że dość często zdarzał. Czyli jeszcze raz od początku, żebyście zapamiętali: skoczek C6, goniec C4, skoczek F6, skoczek G5. To jest wstęp. I to jest o tyle fajne, że ludzie czasami grają jakieś H6 wcześniej, bo tak bardzo boją się tego ataku smażonej wątróbki. Tutaj przeciwnik zagra prawdopodobnie D5. Inną opcją jest goniec C5, o tym wam powiem zaraz. Natomiast tutaj D5 jest główną opcją tutaj. I co ciekawe, najlepszym ruchem ze strony czarnego wcale nie jest bicie, co wam przed chwilą właśnie pokazałem, dlaczego tak nie jest, tylko tutaj głównym ruchem jest zagranie skoczek A5. I wydaje mi się, że to będzie, z tym się będziecie spotykać bardzo, bardzo często. I chcę wam tutaj pokazać taki wariant, który według mnie jest całkiem grywalny. Próbowałem go grać na chesscomie na poziomie 2300, 2400. Nawet czasami mi się udało wygrać, więc to nie jest tak, że tutaj trafiamy do jakiejś złej sytuacji, a mianowicie gramy tutaj goniec B5. Zauważcie, dajemy szacha, mamy pionka więcej. I tutaj jeżeli przeciwnik zagra C6 i tak osoby będą grać, jeżeli znają ten wariant, to po prostu robimy łubu-dubu. I teraz taki ważny ruch, który ja bardzo lubię grać. On jest nieco zaskakujący dla przeciwnika i wydaje mi się, że czasami dzięki temu będziecie w stanie wygrać partię. A mianowicie przeciwnik nam atakuje pionka, więc on pionkiem gońca, więc on prawdopodobnie zakłada, że tym gońcem się usuniemy. Natomiast my możemy tu zagrać hetman F3. I ogólnie chodzi o to, że jak przeciwnik tutaj zbije, no to możemy zbić tę wieżę. Nie jest to tak do końca jasne, ale hello, macie wieżę więcej w zamian za gońca, więc nie może to być jakoś tak bardzo złe, szczególnie na niższym poziomie, a to dla was kieruje ten poradnik. Natomiast jak nie zbije, tylko zagra goniec B7, to tutaj goniec A4 jest bardzo silne, ponieważ ten skoczek nigdy nie może iść do przodu. Jedyne, na co musimy uważać, to żeby po jakimś takim ruchu w przyszłości nie podstawić sobie hetmana. Inną rzeczą, która tutaj jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o ten ruch, to jest to, że czasami ludzie sobie myślą, że zagrają skoczkiem na D5, żeby przyblokować to, i teraz wydaje się, że grozi tutaj, tylko że wtedy podstawiają mata. Także jak widzicie, na takim niższym poziomie bardzo trzeba tutaj uważać czarnymi. I po tym hetman F3, jeżeli przeciwnik właśnie zagra jakieś rzeczy typu goniec E7, tutaj spokojnie możemy sobie zrobić roszadę, no i gramy sobie dalej. To jest normalna pozycja. Oczywiście prędzej czy później tym gońcem możemy sobie gdzieś odejść. Ja preferuję odejście albo na A4 albo na E2. Widziałem, że tacy najlepsi zawodnicy grają na D3, typu komputery i tak dalej, natomiast dla mnie, ja jestem prosty chłopiec z Brzozowa, odejście na D3 jest po prostu dziwne. Tym skoczkiem zawsze odchodzimy sobie na E4, najczęściej odchodzimy na E4, to też zależy od tego, jak w którym momencie przeciwnik zagra H6, no i po prostu chillujemy sobie. Mamy pionka więcej, przeciwnik ma trochę przewagę w rozwoju, natomiast no nie oszukujmy się, na poziomie powiedzmy 1000 raczej nikt z waszych przeciwników nie stwierdzi: o, mam przewagę w rozwoju, poświęciłem pionka w zamian za to, żeby mieć przewagę w rozwoju, tylko sobie pomyśli: kurde, gram jakiś wariant, gdzie zostałem bez pionka. Więc to jest psychologiczny
trik, który jest spoko. Także jeszcze raz po najlepszej odpowiedzi, czyli po skoczek A5, gramy goniec B5, zdobywamy tutaj pionka, gramy hetman F3, to jest ten bardzo ważny ruch, no i wywieramy tutaj presję. Musimy jedynie uważać na to, że po goniec E7 taki ruch jak goniec C6, tutaj przeciwnik zagra goniec D7. Grałem to, mamy dwa pionki więcej, możecie próbować coś takiego robić, natomiast ja raczej nie polecam, ponieważ przeciwnik ma dwie figury, które są wyprowadzone. Natomiast wydaje mi się, że tutaj raczej mało kto zagra wam goniec E7, musiałby znać teorię i tak dalej. Pamiętajcie, że tym gońcem zawsze sobie tutaj odchodzimy, więc lajtowo. Inną rzeczą, którą możecie spotkać w tym momencie, jest zagranie skoczek D4. Szczerze mówiąc, ja się z tym nie spotkałem nigdy. A zdarzało mi się, że grywałem ten wariant, ponieważ tutaj gramy białymi C3 i przeciwnik musi zagrać B5. W innym przypadku ten skoczek nie bardzo ma gdzie odejść. Jak odejdzie na F5, to zupełnie nic nie daje. No i po tym najprostszą rzeczą do zapamiętania jest to, żeby wycofać gońca całkowicie i jak ten skoczek gdzieś sobie pójdzie, nie wiem, na F5, no to zdobywamy tego pionka i wygrywamy. Także to raczej nie jest tak, jak będziecie pamiętać o ruchu C3, to raczej nie jest to rzecz, która byłaby dla was groźna. A jeżeli przeciwnik odejdzie tutaj lajtowo, no to gramy sobie D4, no i jest git. Po prostu mamy spoko rozwój, mamy póki co pionka więcej. Nawet jeżeli tego pionka stracimy, to te figury są tak głupio ustawione. Także to jest jak najbardziej lajtowe. Okej. Kolejną rzeczą, z którą możecie się tutaj spotkać i tutaj też postaram wam się pokazać taki wariant, który wydaje mi się, że jest najprostszy do zapamiętania, to jest ruch B5. Wydaje mi się, że zbyt często się z tym nie spotkacie. Szczerze mówiąc, ja się o tym wariancie dowiedziałem, mając ranking 2200 już. A mianowicie chodzi o to, że jak zbijecie tutaj, to przeciwnik wam zbije na D5, atakuje tu i musicie troszeczkę uważać. Tutaj są takie skomplikowane linie, które polegają na tym, że po skoczek C3 przeciwnik to zbije, gramy hetman F3, przeciwnik to zbije, zagra goniec D7, no i gra się taką pozycję. Natomiast ja raczej nie jestem fanem. I w tym momencie to, co ja bym wam proponował, to zagrać goniec F1. Dlaczego? Ponieważ jak przeciwnik tutaj zagra dokładnie tak samo jak wcześniej, to teraz po skoczek C3 ten hetman musi gdzieś odejść i teraz już po goniec B5 jest giga dobrze. Także tutaj tak to wygląda. Po B5 pamiętajcie, żeby tym gońcem wrócić sobie całkowicie na F1 i nic złego wam się, myślę, że nie powinno w tej pozycji stać. I ostatnią rzeczą, którą chcę wam pokazać, tak mi się wydaje, że ostatnią, jest najbardziej zadymiarski debiut prawdopodobnie w historii szachów. Nie będę się nad nim długo rozwodzić, bardzo możliwe, że nagram na jego temat inny filmik, gdzie powiem o tym wszystkim z perspektywy czarnych, bo myślę, że przeciwko smażonej wątróbce będzie wam pomocny i będziecie mogli poddymiać bardzo mocno. Ludzie białymi nie są na to przygotowani, którzy grają smażoną wątróbkę, poza moimi widzami, bo was właśnie teraz na to przygotuję. A mianowicie goniec C5. To jest kontratak Traxlera. I na pierwszy rzut oka wygląda totalnie głupio, no bo przecież zaatakowaliśmy to, a przeciwnik tego nie obronił. Tylko chodzi o to, że jak teraz zbijemy skoczkiem, to przeciwnik ma potężne uderzenie, czyli goniec F2. I teraz jeżeli zbijemy, przeciwnik wejdzie skoczkiem na E4 i jak gdzieś odejdziemy królem, to na przykład po hetman H4, tu już jest totalna lipa. Nie chcę wchodzić za bardzo w szczegóły, bo mówię, planuję zrobić o tym trochę inny filmik, także śledźcie kanał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj jedyne co powiem, no to w tej sytuacji lepiej jest odejść królem na F1, żeby to bicie nie wchodziło z szachem. I tu są takie zadymiarskie linie typu hetman E7, bijemy tutaj, ten goniec sobie potem wraca, grozi nam to, bla 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 bla. Po prostu. Dlatego ja nie jestem osobą, gdzie chciałbym was nauczać jakichś skomplikowanych linii do 20 posunięcia. Dlatego pokażę wam, w jaki sposób dealować z tym w taki bardziej spokojny sposób. Nie mówię, że jest on idealny i w drugim filmiku na temat kontrataku Traxlera postaram się o tym opowiedzieć trochę więcej. Natomiast tutaj można zagrać po prostu goniec F7 i ma to dwa plusy. Po pierwsze, jak ktoś gra goniec C5, to raczej liczy na skoczek F7. Jak dostaje goniec F7, no to psycha trochę siada, no bo nie wejdą te zadymiarskie warianty. Po drugie, zdobywamy pionka. Jest to spoko. Po trzecie, deroszujemy przeciwnego
króla. Król przeważnie idzie na E7, no i tutaj jedyna rzecz, o której musicie pamiętać, grając ten wariant, jest to, że ten goniec musi gdzieś wrócić. Nie możecie zagrać sobie, nie wiem, roszady, bo dostaniecie H6, wasz skoczek musi wracać, tracicie gońca, więc tutaj bardzo ważne jest to, aby tym gońcem wrócić. Z jakiegoś powodu, i tutaj mówię wam szczerze, to są bardziej komputerowe analizy niżli moje, z jakiegoś powodu, według komputera, z tego co wiem, najlepszym ruchem jest goniec D5. Moim centymetrowskim okiem nie ma żadnego znaczenia, czy odejdziecie tu, czy odejdziecie tu, czy to odejdziecie tu. Natomiast według kompa najlepsze jest goniec B5, goniec D5. I ogólnie o co tutaj chodzi? Przeciwnik będzie chciał zagrać hetman E8, hetman G6 i atakować was na skrzydle. I to, o czym musicie pamiętać, i to co myślę, że będzie się wam zdarzało najczęściej, to jest to, żeby tutaj grać sobie spokojnie. Nie musicie atakować od razu tego przeciwnego króla. Ten przeciwny król jest już w centrum i to, co powinniście robić, to po prostu wyprowadzać swoje figury. Czyli gracie D3, przeciwnik, nie wiem, zagra hetman G6, tak jak mówiłem, i podstawi gońca, podstawi coś takiego i ma lipę. Więc no nie może grać od razu hetman G6, szczerze mówiąc wyszło mi to dopiero teraz. Także hetman G6 jest o tyle problematyczny, że po goniec F7 i hetman H6, ten hetman jest tutaj cały czas przywiązany do tego gońca, cały czas musi uważać na to, żeby nie przegrać partii. Także to jest dla nas bardzo, bardzo spoko. Pamiętajcie, hetman G6 tu jest słabe. Natomiast jeżeli przeciwnik będzie grać normalnie, typu D6, wyprowadzacie sobie totalnie normalnie figury, zawsze też możecie tutaj zbić, jeżeli chcecie, żeby ten goniec tutaj się nie plątał. I po prostu wyprowadzacie figury, robicie czasami krótką, czasami długą roszadę. I tak ten kontratak Traxlera wygląda. W większości przypadków ludziom grającym czarnymi siądzie po prostu psycha, ponieważ nie są przyzwyczajeni do tego, że ktokolwiek bije gońcem. Natomiast szczerze mówiąc, myślę, że jeżeli chodzi o kontratak Traxlera, będzie wam się zdarzał bardzo sporadycznie i nie ma sensu, żebyście się go jakoś bardzo uczyli, ponad to, co wam wcześniej teraz powiedziałem. Także tak to wygląda. Myślę, że podsumowując już troszeczkę, smażona wątróbka to jest taki wariant, który bardzo dobrze jest znać, bo po pierwsze możecie pijanego wujka na weselu ograć nim i jest spoko. Po drugie, nawet na moim poziomie to jest rzecz, która jest jak najbardziej grywalna. Ja nie jestem fanem tego, żeby pokazywać jakieś, wiecie, pułapki typu Englund Gambit, po której wygrywacie, jak się przeciwnik pomyli, tylko jestem fanem tego, żeby pokazywać dobre warianty, w których są również pułapki. Także tak to wygląda i smażona wątróbka jest właśnie taką rzeczą. Oczywiście nie oznacza to, że będziecie wszystkie partie wygrywać, bo po pierwsze ktoś może znać główną teorię, po drugie ktoś może nie grać skoczek F6 w trzecim ruchu, a po trzecie no po prostu ludzie grają różne dziwne rzeczy. Natomiast taka wiedza, która została zawarta w tym 20-minutowym filmie, na pewno wam pomoże troszeczkę grać lepiej w szachy. Także z mojej strony tyle, mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, to super, jeżeli nie, no to soruwa. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Siema!